Dzień dobry. Miło mi powitać Was w Politechnice Warszawskiej. Ja nazywam się Tadeusz Rzeżuchowski i będę opowiadał dzisiaj o szczęściu, całce i nieskończoności, czyli o matematyce. Nie ma definicji matematyki. O matematyce można na różne sposoby opowiadać. Jedną z zalet olbrzymich sił matematyki jest to, że dostarcza ogólnych schematów wyjaśniania zjawisk, pozwala te zjawiska przewidywać, pozwala je zrozumieć. Zaczniemy od szczęścia. Wydawałoby się, że szczęście ma niewiele wspólnego z matematyką. No, nawet niektórzy uważają, że matematyka może czasami być daleka od szczęścia, szczególnie studenci. Natomiast szczęście interesuje ludzi od dawna. Każdy chciałby być szczęśliwy. Ukazało się mnóstwo traktatów, prac o szczęściu, między innymi książka profesora Władysława Tatarkiewicza o szczęściu, Gruba, gdzie analizuje on, jak rozumiano szczęście na przestrzeni wieku. Ja wypisałem sobie, jakie były sposoby rozumienia szczęścia. To może być pomyślność, powodzenie. To może być stan intensywnej radości. To może być największa miara dóbr, która jest dostępna. To może być wreszcie zadowolenie z życia wziętego w całości. I to ostatnie jest rozumieniem współczesnym. Tak przynajmniej uważa się teraz szczęście, że to jest zadowolenie z życia w całości. No i wyobraźmy sobie, że chcemy, żeby obywatele byli szczęśliwi, rząd chce, żeby obywatele byli szczęśliwi, władze też. No jakoś chcą obywateli do tego szczęścia zachęcić i ogłoszono konkurs na najszczęśliwszą osobę. No nie przez całe życie, bo to trudno by było później może nagrody rozdawać, ale powiedzmy w okresie jednego tygodnia. Wynaleziono aparaty, które mierzą, jak się człowiek czuje, czy jest wesoły, czy jest smutny. Konkurs ogłoszono, no i teraz się zaczęto zastanawiać właściwie na jakiej zasadzie przyznać te nagrody. To znaczy, jak określić, że ktoś był w tym tygodniu najbardziej szczęśliwy. No i zaczęto próbować. Po pierwsze, szczęście zależy bardzo od tego, jak się czujemy. Czy czujemy się weseli, czy smutni. Można powiedzieć, że szczęście zależy od naszego nastroju. Ten nastrój, właśnie ta aparatura, którą wynaleziono, można zmierzyć. Na osi poziomej mamy czas, no i w każdej chwili jak jesteśmy w jakimś nastroju, ten nastrój, powiedzmy, że się nam waha od minus 10 do plus 10. Czyli plus 10 to jest takie absolutne szczęście, a minus 10 to kompletna katastrofa. Jesteśmy w rozpaczy. No i zrobiono próbę. Jak wyglądał przebieg nastroju czterech osób w przeciągu tygodnia i jak by można określić, która z nich była w tym tygodniu najbardziej szczęśliwa. No więc patrząc na te wykresy od poniedziałku do niedzieli, czyli zaczynamy od poniedziałku, kończy się to w niedzielę, no widać, że ten nastrój różnie się wahał u różnych osób. No trudno powiedzieć, która z tych osób była najszczęśliwsza, komu przyznać nagrodę. No, wobec tego wezwano na pomoc matematyka. Czy da się jakoś zmierzyć na podstawie tych wykresów, kto był najszczęśliwszy, kto tego szczęścia najwięcej miał? No i zaczęto się zastanawiać. Jeżeli by się nam nastrój nie zmieniał, jeżeli cały czas bylibyśmy w tym samym nastroju, powiedzmy weseli dosyć tak jak tutaj, no to wtedy ta ilość szczęścia jest proporcjonalna do nastroju. Jak ktoś jest weselszy, no to można powiedzieć, że jest bardziej szczęśliwy. No ale to też zależy od czasu. Jeżeli przez dłuższy czas jesteśmy w dobrym nastroju, no to spotyka nas więcej szczęścia. Jeżeli przez krótszy, to krócej. Można powiedzieć, że to szczęście jest proporcjonalne do właśnie nastroju, który tutaj został oznaczony literą H, i do odcinka czasu, na którym jesteśmy w tym nastroju. No to jest oznaczenie delta T, tradycyjne oznaczenie w matematyce długości jakiegoś przedziału. No wobec tego co? To szczęście, można powiedzieć, jest iloczynem H razy delta T, czyli iloczyn wartości nastroju i długość czasu, w jakiej w tym nastroju jesteśmy. No wobec tego to odpowiada polu prostokąta. Da o jednym boku równym H, o drugim boku równym delta T. Jeżeli w tym nastroju będziemy przez dłuższy czas, no to dalej to będzie H razy delta T, tylko delta T się zmieniło. I dalej to będzie pole tego prostokąta.
No, może się nam zdarzyć czasem, że jesteśmy smutni. Nastrój mamy poniżej zera i wtedy to samo obowiązuje. A to będzie iloczyn h razy delta t, z tym, że h jest teraz liczbą ujemną. Wobec tego można powiedzieć, że ujemne szczęście nas spotyka. Jeżeli dłużej będziemy smutni, to dalej to będzie pole tego prostokąta, tylko wzięte ze znakiem minus. No więc gdyby wszyscy z tych, co biorą udział w konkursie, byli bez przerwy w tym samym nastroju, to nie byłoby problemu. Pomnożyłoby się wartość ich nastroju przez odcinek czasu, jakim jest jeden tydzień i sprawa byłaby prosta. No, ale jak widzieliśmy na tamtych wykresach, nastrój się tym osobom bardzo zmieniał. No, jak sobie z tym poradzić? No, więc można powiedzieć tak, że umiemy obliczyć szczęście, jeśli nastrój się nie zmienia. Na początku, w poniedziałek rano, ten nastrój jest na jakiejś wysokości. No, akurat ten ktoś w poniedziałek rano jest wesoły, bo mu się tydzień pracy zaczął. No i możemy to pole prostokąta liczyć, z tym, że widzimy, że będzie narastał jakiś błąd. No bo nastrój się zmienił. Co tutaj można zrobić? No po jakimś odcinku czasu możemy skorygować wartość tego nastroju na taki, jaki właśnie z początkiem tego następnego odcinka czasu mamy. I znowu obliczyć pole tego prostokąta. No, wpływ na ten błąd jest taki, że jakbyśmy utrzymywali tę poprzednią wartość przez cały czas, no to błąd byłby większy. Tutaj mamy nadzieję, że ten błąd się zmniejszy. Mamy świadomość, że błąd jest, ale będziemy starali się go zminimalizować. No teraz po następnej chwili czasu znowu korygujemy wartość tej funkcji nastroju. Znajdujemy pole prostokąta, oczywiście teraz ze znakiem minus, bo nastrój jest ujemny i dodajemy, wszystkie te pola dodajemy, z tym, że te pola tych prostokątów, które są pod osią czasu, dodajemy ze znakiem minus, czyli je odejmujemy. No, znowu przeprowadzamy korektę i tak dalej, i tak dalej. No jeśli pokryliśmy tymi odcinkami czasu cały czas tego tygodnia, to dostajemy jakąś liczbę, sumę pól tych wszystkich prostokątów. No oczywiście te, które są poniżej osi ze znakiem minus. No i to jakoś zmierzyliśmy to szczęście, ale oczywiście w sposób bardzo niedoskonały, bo ciągle mamy świadomość, że popełniamy jakiś błąd przez to, że na tych odcinkach czasu uważamy nastrój za ustalony. No to jak to poprawić? Bo jakby to tak było zrobione, to pewnie by biorący udział w konkursie kwestionowali. No, poprawić można w ten sposób, że częściej możemy przeprowadzać korektę nastroju. A? Czyli ten pierwszy przedział już jest krótszy o połowę, powiedzmy tutaj. I wcześniej dokonujemy korekty tej funkcji. No, w związku z tym błąd, który będzie narastał, będzie troszkę mniejszy. No i jak przeprowadzimy tę samą procedurę na całym odcinku czasu, to znowu dostaniemy sumę prostokątów, która no, będzie prawdopodobnie lepiej to szczęście nam mierzyła w tygodniu. No, ale dalej to będzie obarczone błędem. To co dalej możemy robić? No dalej postępować w ten sam sposób. Będziemy coraz częściej przeprowadzać korektę tej funkcji nastroju. No i można sobie wyobrazić, że te prostokąty coraz lepiej będą odpowiadały, suma tych prostokątów coraz lepiej będzie śledziła za wykresem tej funkcji. No i jeśli byśmy teraz te prostokąty zrobili bardzo cieniutkie, to znaczy odcinki czasu krótkie, to w pewnym momencie przestaniemy odróżniać tę figurę złożoną z tych wszystkich prostokątów od tej figury, która jest pomiędzy wykresem a osią czasu. No i te kolejne przybliżenia, można tak powiedzieć, będą coraz bliżej liczby pewnej. I ta liczba będzie obrazowała no, ilość szczęścia, którą osoba o takim wykresie funkcji nastroju w czasie tygodnia miała. A to, cośmy zrobili, to jest dokładnie całka, tak zwana całka Riemanna, która normalnie gdzieś w podręcznikach to raczej jest zapisywana w taki sposób. Całka od A do B F
od t dt, gdzie a jest lewym końcem przedziału, na którym całkujemy, b jest prawym końcem. W naszym przypadku lewym końcem jest początek tygodnia, a więc poniedziałek. Prawym końcem jest koniec tygodnia, a więc niedziela. Funkcją, którą całkujemy, jest funkcja nastroju, która tam została tą buźką zobrazowana. To jest zmienna tej funkcji, a więc wszystkie chwile czasu tutaj bierzemy pod uwagę, a ten znaczek dt no pewni pełną rolę, o której tutaj nie będziemy mówili. Więc przy określaniu całki mówiłem, że ciąg tych liczb, które obliczamy, czyli tych sum prostokątów, przybliża się do czegoś. No możemy to jakoś w ten sposób sobie wyobrażać. Teraz już pozioma oś to nie jest oś czasu, tylko to jest oś liczb rzeczywistych, zbiór liczb rzeczywistych, na których zaznaczamy kolejne wartości tych sum pól prostokątów. No, czyli na najwyższym rysunku no to jest ta pierwsza suma, na drugim dokładamy jeszcze drugą sumę, no i tak dalej, możemy to ciągnąć tak długo, jak będzie trzeba. No i powstaje coś, co się nazywa ciągiem liczbowym. No, pierwsza liczba to jest I1, druga liczba to jest I2. No, te liczby po kolei tworzą właśnie to, co nazywamy ciągiem liczbowym. Definicja matematyczna ciągu liczbowego to jest funkcja, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje jakąś liczbę. W tym przypadku te liczby zostały nazwane IN. Ale najczęściej, tak obrazowo, ciąg zapisuje się w ten sposób. I1, I2, I3, no i później kropki, co znaczy, że możemy tak kontynuować dalej i dalej. To, że te liczby I1, I2, I3 przybliżają się do jakiejś liczby, którą możemy tutaj zobaczyć, ona została narysowana w postaci takiej grubszej kreski, no to jest takie trochę intuicyjne określenie, niedostatecznie ścisłe z punktu widzenia matematyki. No więc spróbujmy to uściślić. Jak rozumieć, że ciąg przybliża się coraz bliżej do tej i? Mówi się, że ta liczba i duże, ona tutaj nie została na rysunku zaznaczona, ta liczba i duże, do której się będą coraz bardziej przybliżały wyrazy tego ciągu, a więc te liczby, jest granicą tego ciągu liczbowego. Zrobimy to w przypadku ogólnym, nie odwołując się do tych konkretnych oznaczeń, które użyliśmy dla całki. Co to znaczy, że liczba G jest granicą jakiegoś ciągu? No, że ten ciąg sobie oznaczymy literami x1, x2, x3 i tak dalej. No, bardzo podobnie jak tutaj. I co to znaczy, że liczba G jest granicą tego ciągu? No jest tak, jak mówiliśmy, intuicyjnie chodzi o to, że te liczby x1, x2, x3 no są coraz bliżej liczby G. Co nie oznacza, że jakaś nie może się oddalić trochę. Ale jak patrzymy, co się dzieje, kiedy wskaźniki są coraz większe, to widzimy, że one wszystkie zaczynają być coraz bardziej w okolicy tej liczby G. Na rysunku został zaznaczony, pogrubiony pewien przedział. Tu jest liczba G, a wartości x1, x2 jakoś sobie skaczą gdzieś po tej osi. No i zobaczmy, jak to wygląda. O, pierwsza liczba tam jest na lewo, następna na prawo. One z początku gdzieś tak sobie błądzą, wchodzą do tego przedziału, później jedna wychodzi. Ale od pewnego momentu już zaczynają krążyć wyłącznie po tym przedziale. To znaczy, jak dojdziemy dostatecznie daleko w tym ciągu, do jakiejś wartości, powiedzmy xk, to już następne wszystkie w tym przedziale będą. No, z tym to, że to by było za mało jeszcze, żeby powiedzieć, że granicą jest ta liczba g, no bo jaki jest ten przedział, prawda? Ja wziąłem jeden konkretny przedział. Więc chodzi o to, że jeżeli wezmę dowolny przedział, a więc krótszy na przykład od tego, to ten sam efekt występuje. To znaczy, że począwszy od pewnego miejsca, być może trzeba się posunąć dalej w badaniu wyrazów ciągu,
Wszystkie one będą się koncentrowały w tym przedziale G. No i tak dalej, i tak dalej. Spróbujmy to zapisać. No jakoś trzeba oznaczyć końce któregoś z tych przedziałów dowolnego. I to często się robi w ten sposób, że promień przedziału, więc odległość od jego środka do każdego z końców, oznacza się liczbą epsilon, która jest większa od zera, ale może mieć dowolną wartość. No wobec tego ta liczba, powiedzmy, że mówimy o tym przedziale, to będzie liczba g minus epsilon, ta liczba to będzie g plus epsilon. No i zbieżność ciągu naszego x, n do liczby g oznacza, że biorąc dowolne takie epsilon większe od 0, zapiszmy to, dla każdej liczby epsilon większej od 0, co dalej mówiliśmy? Począwszy od pewnego miejsca, na pewno wszystkie wyrazy tego ciągu nie wychodzą poza ten przedział, więc są należą do tego przedziału. Jak to zapisać? No istnieje jakieś miejsce, powiedzmy, że ono ma numer k, takie, że począwszy od stąd aż do nieskończoności, wszystkie wyrazy ciągu są w tym przedziale. Czyli tak, dla każdej liczby epsilon większej od zera istnieje liczba k, no to jest liczba naturalna, taka, że dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej niż k, no, wyrazy ciągu leżą w tym przedziale. Można to zapisać w ten sposób. X n należy do przedziału g minus epsilon, g plus epsilon. No i to jest definicja zbieżności ciągu xn do liczby k. No, z tym, że matematycy lubią wszystko skracać i pisać w bardzo zwięzły sposób. Teraz wyróżnijmy fragmenty tej definicji. Po pierwsze, dla każdej liczby epsilon większej od zera. Po drugie, istnieje liczba k. Taka, że dla każdej liczby n większej lub równej od k jest spełniony ten warunek. No więc to się da zapisać dużo krócej przy pomocy tak zwanych kwantyfikatorów. Pierwsze zdanie zastępuje się takim napisem. Dla każdego epsilon większego od zera. Następne. Istnieje taka liczba k, taka, że dla każdej liczby n większej lub równej od k, no, jest spełniony warunek, który mamy na dole. Czyli xn należy do przedziału g minus epsilon, g plus epsilon. Te znaczki to są tak zwane kwantyfikatory. No, być może w szkole już zetknęliście się z nimi i jest kilka sposobów zapisywania kwantyfikatorów. Inny jest taki, że zamiast tego znaczku dla każdego to się używa takiego, a zamiast istnieje w ten sposób pisane, to używa się takiego. No ale one są, pełnią taką samą dokładnie rolę. No więc tak, mamy w tej chwili już precyzyjną definicję granicy ciągu. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to zapisujemy, że granica ciągu xn przy n zbieżnym do nieskończoności jest równa liczbie g. No, w związku z tym to, o czym mówiliśmy na początku, to, że całka, a więc ilość szczęścia jest granicą tych kolejnych przybliżeń, tego ciągu kolejnych przybliżeń, można zapisać w taki sposób. Profesor Tatarkiewicz w swojej książce pisze,
o tej współczesnej definicji szczęścia, czyli zadowoleniu z życia wziętego w całości, że szczęście można odczuwać, ale nie da się go zmierzyć. No widzimy, że jednak to szczęście można zmierzyć. No, gdyby całka służyła tylko do mierzenia szczęścia, to już byłoby nieźle, ale no, przydaje się w wielu innych sytuacjach. Wyobraźmy sobie, że no, jakiś młody człowiek, rodzice kupili mu motocykl, no i chce jechać nim gdzieś na wakacje, na jakąś wycieczkę, no, ale rodzice strasznie się boją, że będzie za szybko jeździł, w związku z czym wymogli na nim obietnicę, że nie będzie przekraczał jakiejś prędkości. No ale tak nie do końca ufają, że on zawsze będzie tej obietnicy dotrzymywał, w związku z czym zamontowali urządzenie na motocyklu, które na bieżąco nadaje aktualną prędkość tego motocykla. No i ten chłopak pojechał, nie może kogoś wziął ze sobą. Rodzice zadowoleni, bo obserwują ten wykres na komputerze, im się pokazuje, on nigdy nie przekracza tej prędkości, a jak przekroczy, to na chwilkę tylko. No ale w pewnym momencie stracili z nim kontakt. Przestała się ta funkcja dalej tworzyć, już nie ma tego wykresu prędkości, nie ma żadnego sygnału. Dzwonią na telefon komórkowy, nie odbiera. No pytanie, czy wypadek, czy gdzieś może wręcz przeciwnie, jakoś tak wesoła sytuacja jest, że nie ma głowy, żeby z rodzicami rozmawiać. No ale niepokoją się okropnie, no i postanawiają go poszukać. No ale jak go znaleźć? Wiedzą, w którą stronę pojechał. Jest tam jakaś droga, ruszył w te strony, stąd wystartował. No i nie wiadomo, dokąd dojechał, gdzie go szukać. No, tam mnóstwo różnych jest po drodze, nie wiem, jezior, jakichś atrakcyjnych miejsc, gdzie sprawdzać, gdzie on może być. Czym dysponują? No dysponują wykresem prędkości, bo to mają w komputerze zapisane. Znaczy jak ten chłopak wystartował, no to z prędkością zero, ale później szybko mu wzrosła, no i tak jakoś w pewnym momencie to się urwało. No jak go znaleźć? W które miejsce pojechać? Skąd zacząć poszukiwania? No więc tak. Gdyby on jechał bez przerwy ze stałą prędkością, to sprawa jest prosta, bo wszyscy wiedzą, że droga, jeżeli prędkość jest jednostajna, to droga to jest prędkość razy czas. No ale to działa tylko wtedy, kiedy prędkość jest jednostajna. Jak prędkość się zmienia, to ten wzór już się nie przydaje. No nie tak całkiem. Dlatego, że możemy sobie pomyśleć w ten sposób. No na początku miał prędkość zero, to przyjmijmy, że on przez jakąś chwilę czasu miał tę prędkość zero. Będzie wprawdzie jakiś błąd, ale trudno. Po chwili czasu, powiedzmy po minucie czy po paru minutach, prędkość już mu wzrosła. No i w tej chwili miał taką prędkość. No wobec tego, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z tego wzoru, no to nic innego nam nie pozostaje, jak pomnożyć tę prędkość, którą tutaj mamy przez odcinek czasu jakiś, powiedzmy taki. No i będziemy mieli w przybliżeniu drogę, jaką on przebył. Oczywiście tu popełniamy błąd, bo ta prędkość się zmieniała. W tym momencie znowu przeprowadzamy korektę odczytu prędkości i przez jakiś odcinek czasu uważamy, że on jedzie ze stałą prędkością. No i tak dalej. W tym momencie znowu korygujemy tę prędkość i obliczamy pole tego prostokąta. No i możecie się domyślić, że to jest dokładnie ta sama procedura, która doprowadziła nas do obliczania szczęścia. Da? Że tych prostokątów ileś tam stworzymy, no i suma pól tych prostokątów będzie przybliżeniem drogi, jaką ten chłopak na motocyklu przebył. Jeżeli chcemy dokładnie określić miejsce, no to musimy częściej przeprowadzać korektę odczytu prędkości. No i dokładnie w ten sam sposób, o którym mówiliśmy tam, w granicy
tych przybliżeń kolejnych, dostaniemy jakąś liczbę i ta liczba będzie odległością, jaką ten chłopak przejechał do momentu, kiedy stracili z nim kontakt. No, tu oczywiście są pewne założenia upraszczające. Po pierwsze, no, wiemy, którą drogą jechał. Jak skręcił, to byśmy musieli szukać w tej odległości na różnych drogach. Po drugie, no, nie wiemy, czy on w pewnym momencie nie zaczął się wracać, prawda? To wtedy ten wykres tego nie pokaże. Aczkolwiek, jeżeli ta prędkość była bez przerwy dodatnia, no to można się spodziewać, że on jechał ciągle do przodu. Jeżeli by w pewnym momencie prędkość była zera, to nie bylibyśmy pewni, czy on nie zmienił kierunku. No ale wszystko jedno, wiedzielibyśmy, w jakim mniej więcej zakresie trzeba go szukać. Całka jest stosowana w bardzo wielu sytuacjach. Właściwie cała mechanika jest w dużym stopniu oparta na całce. W równaniach rzączkowych, które opisują mnóstwo sytuacji, które występują w technice, w biologii, też wszędzie pojawia się całka. Także jest to narzędzie bardzo uniwersalne, którego ja tutaj przedstawiłem tylko najprostszy wariant, ale istota sprawy została oddana. Kiedy mówiłem o ciągu, o zbieżności, pojawiał się ten znaczek nieskończoności. W jednym na razie tylko miejscu, no ale często się go używa. Mówiłem, kiedy n jest zbieżne do nieskończoności. Co to właściwie znaczy? Co to właściwie znaczy nieskończoność? To jest coś, co ludzi intryguje już od bardzo dawna, od tysięcy lat. No bo jest coś zagadkowego. Nieskończoność, nieskończony, jakaś tajemniczość. Jakby próbować bibliografię, czy literaturę dotyczącą nieskończoności skompletować, to pewnie by olbrzymia biblioteka jakaś mogła być zapełniona tym. I to zarówno się tym zajmowali matematycy, fizycy, kapłani. Nieskończoność często w kontekście religijnym jest przywoływana. Ja chciałbym opowiedzieć o nieskończoności w rozumieniu matematyków, ale zanim to zrobimy, to zerknijmy na różne wypowiedzi, które z nieskończonością są związane. Po pierwsze, czy w ogóle coś takiego jak nieskończoność jest? No więc dowód jest chociażby u Leśmiana w poemacie Łąka. Przyszły do mnie motyle utrudzone lotem, przyszły pszczoły z kadzidłem i mirrą i złotem, przyszła sama nieskończoność, by popatrzeć w mą zieloność. Popatrzyła i odejść nie chciała z powrotem. No wyraźnie nieskończoność tu występuje i to w takiej aktywnej formie, no można powiedzieć nawet, że jest uparta. Także poeta z nieskończonością obcował. To jest z kolei inna legenda, no już związana trochę ze sprawami religijnymi. Według legendy rabin Akiba wraz z trzema innymi mędrcami oddał się medytacjom i odbył mistyczną podróż do raju. Ich przeżycia były tak silne, że jeden z nich, rabin Ben Azaj, umarł, gdy zapatrzył się na nieskończenie jasny blask. Jego dusza tak mocno bowiem zatęskniła za źródłem owego światła, że odrzuciła fizyczną powłokę. Co to znaczy nieskończenie jasny blask? No żaden skończony blask nie spełnia tego warunku. Natomiast co to jest nieskończenie jasny blask? No to trzeba było tam być, żeby się dowiedzieć. Drugi rabin Ben Awuja spojrzał na niebiańskie światło i zobaczył dwóch bogów zamiast jednego. Popadł w herezję i został apostatą. Trzeci rabin Ben Zoma, zobaczywszy nieskończenie jasny blask Bożej szaty, oszalał, gdyż nie potrafił pogodzić doznanej wizji ze zwykłym życiem. Jedynie rabin Akiba wyszedł cało z tego spotkania. No więc widać, że ta intrygująca nieskończoność tutaj się przewija. Co to jest nieskończenie, jasny blask Bożej szaty? No nie może być skończony, bo to by prawdopodobnie nie odpowiadało randze Boga. No wobec tego musi być nieskończony. No inne wystąpienie nieskończoności. Aleksander zapłakał, gdy usłyszał od Anaxarchusa, że jest nieskończenie wiele światów. A gdy przyjaciel spytał, co się stało, odpowiedział:
uważasz, że nie ma o co płakać, skoro jest nieskończenie wiele światów, a my nie podbiliśmy jeszcze ani jednego? Ale jest takie poważniejsze badanie nieskończoności, to już od starożytności trwa. No, w szczególności spierano się, co by to miała być nieskończoność i jaki charakter. Czy w ogóle jest coś takiego jak nieskończoność? No, to jest zdanie Arystotelesa. Byłoby wskazane, ażeby filozof przyrody zbadał zagadnienie nieskończoności, a mianowicie czy istnieje, czy nie. A jeżeli istnieje, to czym jest? No, z tym, że tutaj Arystoteles myślał raczej o nieskończoności, która się może pojawić w tym realnym świecie fizycznym. Świat matematyki jest też realny, ale na swój sposób, bardziej w sensie platońskim, w świecie idei. Fizycy spierają się do tej pory, czy w ogóle można w kontekście fizyki mówić o czymś takim jak nieskończoność, czy powiedzenie, że coś jest nieskończone, nie jest przyznaniem, że opis, którym się dysponuje, traci ważność. Na przykład, co to znaczy, że gęstość materii w czarnej dziurze jest nieskończona. No, materii czarnej dziury nie da się porządnie opisać tymi znanymi narzędziami. Nasza wiedza może być tylko skończona, za to niewiedza pozostanie zawsze nieskończona. To wypowiedź Karla Poppera. No i tutaj troszeczkę inna, gdzie nie występuje bezpośrednio nieskończoność. Jeśli wpatrujesz się zbyt długo w otchłań, otchłań zacznie spoglądać na ciebie. To powiedział Nietzsche. Dlaczego o tym mówię? No bo nieskończoność jest czymś w rodzaju takiej otchłani. I czy ona rzeczywiście może wciągnąć, czy może człowieka zmienić? No więc tak. To jest zdjęcie Georga Cantora w młodym wieku. Żył w latach 1845-1918 i był pierwszym matematykiem, naprawdę, który się serio zajął nieskończonością. Co to znaczy serio zajął się nieskończonością? Otóż wcześniej dużo była mowa o nieskończoności i spory o nieskończoność, natomiast no nie było zgody co do tego, o jakiej nieskończoności możemy mówić. Z punktu widzenia matematyków jednym z opisów rodzajów nieskończoności to jest tak zwana nieskończoność potencjalna i nieskończoność aktualna. O co chodzi? No, wszyscy wiemy, że liczb naturalnych nie jest skończenie wiele. No, jeżeli ktoś napisze dowolnie dużą liczbę, nie wiem jakby ona była duża, to ktoś obok napisze liczbę n plus 1 i to będzie liczba większa. Czyli w tym sensie zbiór liczb naturalnych nie jest skończony. Jeżeli się z tym zgadzamy, to znaczy, że zgadzamy się na istnienie nieskończoności potencjalnej. I co do tego nie było właściwie nigdy sporów. Arystoteles, wspomniany wcześniej, dopuszczał nieskończoność potencjalną. Natomiast pytanie, czy możemy mówić o zbiorze wszystkich liczb naturalnych naraz? Czy możemy myśleć o zbiorze wszystkich liczb naturalnych od razu? Jeżeli tak, to zgadzamy się na nieskończoność aktualną. Ale nie wszyscy matematycy zgadzali się i do tej pory niektórzy mają wątpliwości, czy słuszne jest dopuszczać istnienie nieskończoności aktualnej. Jeżeli myślimy o prostej, jako o zbiorze punktów, to już myślimy o nieskończoności aktualnej. Bo zbiór punktów na prostej nie jest skończony. No więc Cantor zdecydował, że będzie badał nieskończoność aktualną. Co można o tej nieskończoności powiedzieć? No i nie był pierwszym, który dostrzegł dziwne własności nieskończoności aktualnej. Ale zanim zaczniemy o tym mówić bardziej szczegółowo, to zastanówmy się nad pojęciem równoliczności, albo mówiąc prościej, co to znaczy, że dwa zbiory mają tyle samo elementów. No, nie ma problemu dla zbiorów skończonych. Jak ktoś już umie liczyć, to policzy pierwszy zbiór, policzy drugi zbiór, wyszło to samo, no to znaczy, że obydwa zbiory mają tyle samo elementów. No ale taka możliwość jest dostępna tylko tym, którzy już potrafią liczyć. Pytanie, czy jeśli ktoś nie potrafi liczyć, to może stwierdzić, że dwa zbiory mają tyle samo elementów.
No, w przypadku zbioru skończonego nie jest to specjalnie trudne. Można ustawić jeden zbiór po lewej stronie, drugi zbiór po prawej stronie, ile się dają ustawić i łączyć w pary elementy tych zbiorów. No. Z pierwszego zbioru bierzemy element, łączymy, przydajemy mu jako parę element z drugiego zbioru. Bierzemy drugi element, jakiś inny element z drugiego zbioru, dajemy mu jako parę. No jeżeli się uda to zrobić w taki sposób, że te zbiory, elementy tych dwóch zbiorów zostały połączone w pary, czyli każdy jest w parze dokładnie z jednym elementem. A więc nie ma takiej sytuacji na przykład, że tutaj o, ten jest w parze z tym, ten jest w parze z tym, a ten biedny został bez pary i nie ma żadnego sposobu, żeby mu tę parę tutaj znaleźć. No wtedy wiemy, że te dwa zbiory nie mają tyle samo elementów. Możliwość połączenia elementów zbiory dwóch zbiorów w pary określa się jako istnienie odzorowania wzajemnie jednoznacznego jednego zbioru na drugi. Odzorowanie to jest to samo co funkcja. No? Takie odzorowanie wzajemnie jednoznaczne ma dwie własności. Po pierwsze tak zwaną własność różnowartościowości, to znaczy dwóm różnym elementom są przyporządkowane dwa różne elementy jako wartości. I jest również odwzorowaniem na cały zbiór. Jeśli mamy dwa dowolne zbiory, tu jest ileś tam elementów, zbiór skończony lub nie, wszystko jedno, to odwzorowanie jest różnowartościowe. Jeżeli biorąc dwa różne elementy w tym zbiorze, który jest dziedziną odwzorowania, tutaj jako wartości mamy różne elementy. Odwzorowanie jest odwzorowaniem na, jeśli biorąc dowolny element tutaj, w przeciwdziedzinie, znajdziemy argument w dziedzinie, którego wartością jest ten wybrany element tutaj. No jeżeli te dwie własności są spełnione, to znaczy, że to odwzorowanie jest odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym. Często w skrócie jest to nazywane bijekcją. Wracając do problemu porównywania liczności zbiorów, możemy powiedzieć, że dwa zbiory mają tyle samo elementów, o ile istnieje pomiędzy nimi bijekcja, no, czyli to połączenie w pary. Co do zbiorów skończonych, to nie ma żadnych wątpliwości. Nikt chyba nie zakwestionuje tego sposobu porównywania liczności zbiorów. Pytanie, co ze zbiorami nieskończonymi? No więc nie ma lepszego sposobu innego dla zbiorów nieskończonych. Jeżeli w ogóle chcemy porównywać liczność zbiorów nieskończonych, to musimy to robić w ten sam sposób. Znaczy dwa dowolne zbiory, już niekoniecznie skończone, mają tyle samo elementów lub są równoliczne, jeżeli da się połączyć te elementy w pary, a więc o ile istnieje bijekcja pomiędzy tymi dwoma zbiorami. No i to, co się wydaje naturalne bardzo, to budzi bardzo dziwaczne konsekwencje. I te konsekwencje były znane już od jakiegoś czasu przed Cantorem i to Galileusz pierwszy zauważył, że kwadratów liczb jest tyle samo, ile liczb. On tu myślał o czymś, co my nazywamy teraz liczbami naturalnymi. No bo tak, weźmiemy liczbę 1, to 1 do kwadratu to jest 1, 2 do kwadratu to jest 4, 3 do kwadratu to jest 9 i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I możemy połączyć w pary liczby naturalne i kwadraty liczb naturalnych. No wobec tego widać, że tych kwadratów jest tyle samo, co liczb naturalnych. No i to wygląda paradoksalnie, no bo tak na zdrowy rozum biorąc, no to kwadratów liczb naturalnych jest dużo mniej niż samych liczb naturalnych. No bo tylko co któraś liczba naturalna jest kwadratem jakiejś innej liczby naturalnej. Ale tak, jeżeli zgodziliśmy się na takie określanie równoliczności zbiorów, o którym była mowa, czyli istnienie bijekcji, no to te strzałki pionowe definiują bijekcję pomiędzy tymi dwoma zbiorami. A więc kwadratów jest tyle samo, co liczb naturalnych. No i ta obserwacja Galileusza i wiele innych, o których za chwileczkę opowiem,
No, była przyczyną, że sporo matematyków nie chciało dopuścić mówienia o aktualnej nieskończoności, o zbiorach nieskończoności. No bo to, o czym przed chwilą powiedziałem, no to można traktować, że to bzdura jakaś jest. No ale okazało się, że jeżeli chcemy jednak mówić o zbiorach nieskończonych, to musimy się na tę, w cudzysłowie, bzdurę godzić. Bo to jest właśnie cecha zbiorów nieskończonych, że są równoliczne ze swoimi właściwymi podzbiorami. I każdy zbiór nieskończony ma taką własność. I tym się odróżniają od zbiorów skończonych, bo jak mamy zbiór skończony, to on na pewno nie jest równoliczny z żadnym swoim właściwym podzbiorem. Ten właściwy podzbiór ma na pewno mniej elementów, bijekcji się nie da skonstruować. Dobrze, zobaczmy inne konsekwencje, może nawet prostsza tutaj. Zbiór liczb naturalnych jest równoliczny ze zbiorem liczb parzystych. No znowu widzimy, jedynka z dwójka, dwójka z czwórką, trójka z szóstką. Dokładnie w pary połączone są te dwa zbiory. Wobec tego obydwa zbiory mają tyle samo elementów. Więc tak jak mówiłem, matematycy przez jakiś czas gwałtownie protestowali przeciwko rozważaniu takich spraw. No, głównym oponentem Cantora, no, który właściwie całe życie poświęcił badaniu nieskończoności, badaniu zbiorów, był no, bardzo dobry matematyk Kronecker. No, ta animozja nawet się przeniosła trochę na stosunki osobiste pomiędzy nimi. Bardzo panowie się spierali. No, w każdym razie on nie chciał dopuścić, blokował Cantora tam, gdzie mógł. Między innymi nie udało się Cantorowi objąć wymarzonego stanowiska profesora w Berlinie i przez całe życie praktycznie pozostawał w Halle, na Uniwersytecie w Halle. Te paradoksalne i dziwne własności nieskończoności, o których za chwileczkę będziemy więcej mówić, i ten proces, niezgoda w środowisku matematyków na jego wyniki przyczyniły się w jakimś stopniu do tego, że Cantor zapadał okresami na chorobę psychiczną, nawet musiał przebywać w zakładzie dla psychicznie chorych, no, czyli ta otchłań niczego go przyciągnęła. Ale ostatecznie Cantor wygrał. To znaczy teoria mnogości została uznana przez matematyków. No i burzliwy okres rozwoju przypadał na przełom XIX-XX wieku. Całą pierwszą połowę XX wieku właściwie do tej pory teoria mnogości się rozwija. No dosyć istotną rolę w rozwoju teorii mnogości odegrali matematycy polscy. No myślę, że o tych dalszych własnościach nieskończoności to porozmawiamy po przerwie. Dziękuję. Przerwa.